Dzień dobry, to jest briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Mamy poniedziałek, 9 maja. Ja nazywam się Konrad Białas i zapraszam do dzisiejszej analizy. Zaczynamy od dolara z krótkim podsumowaniem wydarzeń piątkowych, a mianowicie danych z amerykańskiego rynku pracy. Były one mieszane. Z jednej strony przyrost zatrudnienia był o 40 tysięcy mniej od oczekiwań, ale znów wzrost wynagrodzeń był silniejszy o 0,2 punktu procentowego względem poprzedniego miesiąca. Był też wyższy od prognoz, także presja płacowa się pojawia, natomiast tempo zatrudnienia nieco zwalnia. Dane w żaden sposób ani nie zwiększają, ani nie zmniejszają szans na podwyżkę w czerwcu. Natomiast no, w rezerwie federalnej wyczerpuje się czas, jeżeli chciałoby rynek przygotować, że taka możliwość istnieje. Oczekiwania rynkowe co do podwyżki w czerwcu są obecnie na poziomie 8%. Fed życzyłby sobie, żeby było to bliżej 40% teraz i gdzieś tuż przed decyzją na poziomie 60%, aby mieć możliwość, mieć tą opcję dostępną, aby podwyżkę dokonać bez większego szoku dla rynków finansowych. Także na razie rynek też w zawieszeniu pozostaje. Nie mieliśmy jakiejś nerwowej reakcji rynku dolara. No i czekamy na kolejne testy ze strony danych makro. Najbliższy, taki istotny, to sprzedaż detaliczna w ten piątek. Do tego czasu raczej spokojnie jesteśmy skazani na wysłuchiwanie się w słowa członków Fed, którzy raczej będą skłaniać się do tego, aby te oczekiwania na podwyżkę podnieść, niekoniecznie deklarując, że do tej podwyżki dojdzie. Jeden z większych gołębi w rezerwie federalnej, William Dudley z Fed z Nowego Jorku, jeszcze w piątek powiedział, że dane, mimo że trochę słabsze, nie zmieniają jego oceny perspektyw gospodarki i on nadal uważa, że dwie podwyżki w tym roku są rozsądnym założeniem. Także zarówno z gołębiego skrzydła, jak i na pewno ze strony jastrzębiego skrzydła Fed będą pojawiać się głosy, które będą kazać rynkowi nie wykluczać czerwcowej podwyżki. Pytanie tylko, czy rynek będzie dał się omamić członkom Fed, czy jednak będzie czekał na twarde dane makro. Z punktu widzenia analizy technicznej przedstawiam indeks dolarowy, który w ubiegłym tygodniu zrobił coś kluczowego, a mianowicie mieliśmy wstępne przebicie ważnego wsparcia, które się utrzymywało przez cały 2015 rok, z małym tutaj dygnięciem pod koniec sierpnia, kiedy to szok załamania na rynku akcji, który poszedł z Chin, doprowadził do tak zwanego flash crash w czarnego poniedziałku, no ale to było bardzo szybkie i szybko też wymazane. Teraz mieliśmy dosyć bardziej znaczne wybicie poniżej tego wsparcia, ale w całym ujęciu tygodniowym dolarowi udało się wyciągnąć powyżej. No i tutaj formacja techniczna, jeżeli ona zostanie potwierdzona kolejnym tygodniem, no daje podstawy do tego, że dolar może najgorsze mieć już za sobą przez ten cały spadek od końca stycznia aż do teraz. Widać, że to nagromadzenie krótkich pozycji w dolarze może być już przesadne i rynek ma podstawy do tego, żeby budować odwrót, o ile oczywiście dostanie wsparcie w danych makro czy w jakichś mocniejszych deklaracjach ze strony Fedu. Warto zwracać na to uwagę, bo właśnie być może ta sytuacja techniczna już nie będzie taka złowieszcza dla dolara. Jeżeli znajdzie wsparcie w czynnikach fundamentalnych, to właśnie ten odwrót na tym młocie daje podstawy do tego, żeby obserwować mocniejsze zachowanie dolara amerykańskiego w najbliższych dniach. Jak to wygląda na eurodolarze? Na eurodolarze wygląda tak naprawdę bez jakiegokolwiek wyrazu. Tutaj udało się obronić poziom 1,16, mimo że 1,15 dawało już podstawy do tego, że wychodzimy na mocniejszy impet wzrostowy. Szybki odwrót powoduje, że na razie trzeba się wstrzymać z takim scenariuszem. Z drugiej strony postaw do silniejszego spadku na razie nie ma i rynek też widać jest niezdecydowany. Tutaj na wykresie dziennym praktycznie bezkorpusowa świeczka piątkowa. Dzisiaj też w zasadzie rynek wiele nie pokazuje, konsolidując się blisko 1,14, dlatego nawet tutaj taktyczne próby zagrania na eurodolarze no nie mają jakichś silnych postaw, zarówno jeżeli chodzi o pozycje długie, jak i krótkie, także raczej czekamy na rozwój sytuacji, niż próbujemy tutaj łapać rynek z którejkolwiek strony. Może ciekawiej natomiast wyglądać sytuacja na funcie, gdzie z jednej strony mamy realizację tutaj zasięgu sygnalizowanego przez sytuację z marca. Ten odwrót dosyć mocno też odbija się na fałszywej próbie wybicia
oporu. Dodatkowo patrząc na wydarzenia najbliższych dni, w czwartek mamy posiedzenie Banku Anglii, gdzie raczej nie można liczyć na jastrzębie komentarze, wręcz przeciwnie, ostrożność przed referendum w sprawie Brexitu w czerwcu, jak również ostatnia seria danych makro, a przede wszystkim rozczarowujące indeksy indeksy PMI dla przemysłu, usługi i sektora budowlanego w ubiegłym tygodniu wskazują, że w gospodarce ta aktywność biznesowa słabnie. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że inwestorzy, przedsiębiorcy nie czują się pewnie w obliczu zbliżającego się referendum, przez to nie decydują się na jakieś tutaj powiększanie swojego biznesu, otwierania na inne rynki czy podejmowania inwestycji w dobra trwałe. Także to wszystko przekłada się na to, że raczej ze strony Banku Anglii nie usłyszymy nic pokrzepiającego dla funta i rynek już powoli się na to pozycjonuje. Także z tego punktu widzenia, jak również i technicznie, i fundamentalnie, wydaje się, że funt ma jeszcze pole do tego, aby w najbliższych dniach tracić na wartości. I na koniec euro-złoty. Na razie sytuacja w tym momencie, dzisiaj mamy konsolidację w okolicach 4,42-4,43, natomiast zaczynamy dosyć ciekawy tydzień, oczekując piątkowej decyzji agencji Moody's na temat polskiego ratingu. To będzie podnosić zmienność na polskich parach. Niewykluczone, że znajdziemy się wyżej, bo jednak rynek coraz mocniej spekuluje, że agencja Moody's może obciąć rating Polski. Naszym zdaniem szanse na to są powyżej zera, natomiast nie jest to nasz scenariusz bazowy. Uważamy, że agencja Moody's decyduje się co najwyżej na obniżkę perspektywy ratingu. Sam rating zostanie utrzymany na poziomie A2. Obniżenie perspektywy ratingu ze stabilnej na negatywną będzie zwiększać szanse, że w przyszłości ten rating może zostać obniżony, ale naszym zdaniem na ten moment pierwszym ostrzeżeniem ze strony Moody's będzie tylko obniżka perspektywy. Takie wydarzenie jest, powiedzmy, mniejszą karą dla złotego. Można było takie działanie agencji oczekiwać, czy to Moody's, czy Fitch, po tym, co zrobił S&P w styczniu, obniżając rating i co w konsekwencji wywołało gwałtowne osłabienie złotego. Także gdybyśmy w piątek otrzymali tylko obniżkę perspektywy, rating pozostałby bez zmian. W naszej ocenie pewien rajd ulgi może czekać złotego i zejście z tych podwyższonych poziomów na parach złotowych, gdy tak naprawdę rynek zacznie przysłowiowo sprzedawać fakty. Do tego momentu jednak nie można wykluczyć, że nawet 4,45 zostanie pokonane przy tej nerwówce, jaka może być na rynku w oczekiwaniu na to wydarzenie. Natomiast odwrót nie jest wykluczony właśnie późnym popołudniem w piątek, kiedy Moody's poda swoją decyzję. Kalendarz na dzisiaj nie wygląda za ciekawie. Tak naprawdę najważniejsze wydarzenie już za nami, nowe zamówienia przemysłowe marcowe z Niemiec mocniej odbiły po słabym wyniku za luty, także wskazuje to na bardziej sezonowe wahania niż tutaj jakieś problemy solidniejsze niemieckiej gospodarki, natomiast z uwagi, że to są dane mocno historyczne, bo za marzec reakcja rynku walutowego nie jest duża. Pozostałe wydarzenia takie jak indeks Sentix ze strefy euro czy rozpoczęte budowy domów z Kanady. Nie są to dane pierwszorzędne, więc reakcja rynku raczej będzie ograniczona. Warto zwracać uwagę natomiast na przemówienia Evansa z Fed czy Kaszkariego. Obaj raczej prezentują przewagę gołębich komentarzy, więc gdyby z ich ust pojawiły się sugestie, że rynek zbyt nisko ocenia perspektywę podwyżki stóp procentowych w czerwcu, będzie to oznaczać, że jest jakaś niepisana zmowa wśród członków Fed, aby te oczekiwania podnosić, i to może działać pozytywnie na dolara przy braku innych impulsów, co zresztą sugeruje ten dosyć ubogi kalendarz publikacji. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do śledzenia informacji na serwisie nonstop.tms.pl. Do widzenia.